Jak postępujemy z wydami demonicznymi? List Jakuba 4,7. Zapiszcie sobie. I to jest coś, co jest schematem absolutnie do każdego ratunku. Poddajcie się Bogu po pierwsze, przeciwstawcie się diabłu po drugie. Co to znaczy w praktyce poddajcie się Bogu? To znaczy, że mamy w sobie wykute na blachę, kim Bóg jest dla ciebie. Po drugie, mamy wykute na blachę, kim jesteś Bogu ty. Po trzecie, co masz i co możesz w Chrystusie. Kim jest Bóg dla ciebie? Kim ty jesteś w Bogu? Co masz i co możesz w Jezusie Chrystusie? To znaczy poddanie się Bogu. Poddanie się Bogu nie jest enigmatyczną rzeczą. Poddanie się Bogu jest kwestią świadomości i kwestią posłuszeństwa. Poddanie się Bogu to właśnie. I po drugie, przeciwstawić się diabłu. A więc poddanie się Bogu nie jest w stanie cię uratować samo w sobie. Bo poddanie się Bogu to za mało. Musisz też przeciwstawić się diabłu. Poddanie się Bogu to nie jest przeciwstawienie się diabłu. To są dwie różne rzeczy. Kiedy ty wiesz, kim jest Bóg dla ciebie, kiedy ty wiesz, kim jesteś w Bogu, kiedy ty wiesz, co masz i co możesz w tym Bogu, to teraz jest czas na działanie, czyli przeciwstawienie się. Przeciwstawić się, czyli stanąć naprzeciwko kogoś. A więc przeciwstawienie się na przykład powoduje, że nie uciekamy. Tak? Bo uciekanie to nie jest przeciwstawienie się. Przeciwstawić, stanąć naprzeciwko, twarzą w twarz. Wieś, pamiętam, poszedłem do pokoju, byłem pod taką opresją, poszedłem do pokoju, wziąłem Biblię, zamknąłem się w pokoju i mówię, teraz posłuchaj łajzo, poinformuję cię, tak, jakie jest zdanie Boga na twój temat. I chyba, nie wiem ile, z pół godziny czytałem diabłu Biblię. Przeczytałem od kawał od rzeczy z Ezechiela, z Izajasza, przypominałem. Tak? I skończyła się opresja. Po prostu. Przeciwstawić się, zadziałać w sposób przeciwny. Przychodzi lęk, jak wygląda działanie w sposób przeciwny? Robię tą rzecz, mimo że się boję. Tak? Mam niechęć porozmawiania z kimś, tak? Jak się przeciwstawiam? Idę z kimś porozmawiać. Jest problem z kontaktem, tak? Biorę kartki papieru i mówię tak, w tym tygodniu przytulam 4 nieznane mi osoby i 1 pocałunek dla nieznanej osoby. W tym tygodniu. I realizuję plan. Realizuję plan. To jest przeciwstawianie się. Działanie w sposób przeciwny niż proponują demony. I drugą rzecz zapiszcie sobie. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, między 8 a 9. Tu jest napisane, bądźcie trzeźwi, czyli po pierwsze, opanowanie siebie, żeby demon nie mógł wejść do twojego życia. Ty musisz być człowiekiem opanowującym siebie, czyli zarządzającym sobą. Co to jest opanowanie? Opanowanie siebie to nie jest eliminacja różnych negatywnych emocji, bo tak się nie robi. Ty nie możesz, jak ty masz emocje wyeliminować negatywnie. To się tak nie działa. To jest opanowanie siebie, to jest zarządzanie sobą. Czuję tak, ale mnie to nie obchodzi. Zarządza. W ogóle Słowo Boże mówi, że więcej wart jest ten, który zarządza sam sobą, niż zdobywca miasta.
zarządzić samym sobą. Pierwszy list Piotra 5:8-9. To jest ten. Czyli zaczynamy od opanowania siebie. Pracuj nad opanowywaniem siebie. Tak? Opanowywaniem swojej duszy, opanowywaniem swoich emocji. Jeszcze raz mówię, nie pracuj nad tym, aby nie było emocji, pracuj nad tym, aby je opanowywać. Czyli mimo, że one są, to teraz ja je ustawiam w odpowiednim miejscu. Nie patrzysz też na to, jakie przychodzą ci myśli do głowy, ale patrzysz na to, gdzie to wszystko włożyć i gdzie to ustawić. Następna rzecz jest napisane, aby się przebudzić. Czyli bardzo ważną rzeczą jest, abyś trwał w systemie przebudzenia. Nie daj się żadnej formie religijnego uśpienia, ani humanistycznego uśpienia. Nie daj się ululać w życiu. Rozumiesz? Nie daj się ukołysać, bo uśpisz. Diabeł będzie chciał cię kołysać. Kołysać cię. Już coś tam ci się, jakieś sukcesy zaczną zdarzać, on będzie chciał cię ukołysać tym sukcesem. Już nie trzeba więcej, nie trzeba. Trzeba cały czas do przodu. Cały czas w przebudzeniu. Po trzecie, musisz mieć świadomość działań diabelskich. Przez to będziesz miał świadomość działań diabelskich. Przez to, że twarz Bożej obecności, otwierasz się na Ducha Świętego, tak? I On twoją czujność, twoją percepcję wzmacnia, działają dalej, funkcjonuje wszystko jak należy. Ogląda rzeczy. Słowo przeciwstawienie się wiąże się też z takim mocnym stawieniem oporu, więc kiedy w tym wszystkim ty się przeciwstawiasz, to ty musisz wiedzieć, że to przeciwstawienie jest bolesne. Że to nie jest prawdą, że ty chodząc w Chrystusie, ty bezboleśnie się przeciwstawiasz. To jest nieprawda. To jest to. Chodzenie w łasce nie oznacza bezbolesnego wypchnięcia diabła, że to on nie ma problemu, że to jestem w Chrystusie, to teraz tutaj po prostu przykładam palec, tylko do czegoś się coś ucieka. To nie jest prawda. Te pawłowe teksty, to czyny bój z krwią i z ciałem, rozumiecie, te rzeczy, one mówią o jakiejś formie przepychanki. To ty musisz się jakby... ty musisz tutaj się pomocować czasami. Nie bój pomocować. Nie bój się, że to w jednej sekundzie nie kończy się okres. Diabeł jest nachalny, jak gwałciciel. Jak gwałciciel. Gwałciciel. Rozumiesz? To trzeba po prostu... Ja zawsze mówię, tu się nie rozmawia z tym tematem. Ostatnio dzwoni do mnie taka kobieta, i ona mówi, no bo ja mam myśli natrętne, ja jakiś czas prowadzę, już tam wyszła z różnych rzeczy, no natrętne myśli, mam takie rzeczy. Ja mówię, no dobrze, ale co ty z tymi myślami tam robisz? No bo mi przychodzi taka myśl, ja mówię, ale co mnie obchodzi, jaka ci myśl przychodzi? No i myśl ci przyszła, no i to, przyszła, no i co ty, boli cię, plecy cię bolą, noga, oko, myśl ci przyszła, masz taką myśl, że jesteś, nic nie warto, szmatą, taka myśl ci przyszła. No i to, co robisz z tą myślą? No bo ona przyszła, ja mówię, ty słyszysz, co mówię? Co z tą myślą, która przyszła, robisz? I ona milczy, ja mówię, powiem ci, co robisz. Ty ją rozważasz. I dlatego, że ty ją rozważasz, tak? To demon ma wejście. I zapytałem jej, mówię, czy gdyby ktoś chciał cię zgwałcić, podchodzi do ciebie gwałciciel na ulicy i chce cię gwałcić, i co? I przeprowadzisz z nim rozmowę teraz. Tak? Przeprowadzisz rozmowę z gwałcicielem? Nie. Nie rozmawia się z gwałcicielem. Jak widzisz, że się zbliża do ciebie gwałciciel, szybciutko do torebki wyciągasz kluczyk do samochodu, proszę ciebie, i dźgasz go w oko. Ile wlezie? Aż ci krew bryźnie na rękę. Gwarantuję ci, że nie będziesz zgwałcona. Jeszcze nie słyszałem o precedensie, żeby gwałciciel, jak mu się wstać kluczyk w oko, zgwałcił kogoś jeszcze. Prosty myk samoobrony. Tego się uczy kobiety, jak chodzą, się na samoobronę zapisują. Albo od domu kluczyk. Większy będzie lepszy. Dłużej się będzie leczył. Rozumiem? Po prostu. Tak się postępuje z diabłem. To jest jakieś mocowanie. To coś tam się...
coś tam się drastycznego dzieje. To nam nie wolno, no bo Bóg ze mną jest, to teraz ja przychodzę, jak to wszystko jak para wodna przeleci. No nie przeleci jak para wodna. Bój toczymy. To słowo Paweł zaczerpnął ze sportowego zwrotu związanego z zapasami. Paweł używał różnych zwrotów. Te słowo akurat to jest słowo, greckie słowo związane z zapasami. Tam jest mocujemy się, czyli łapiemy się za barki. Dokładnie to jest napisane, że dwóch mężczyzn, jeden drugiemu kładzie ręce na barki, tutaj, tak, i się przepycha, który silniejszy. To jest to słowo, bój toczymy. Czyli tego problemu się dotyka. I tu trochę trzeba się w ogóle tym natężyć, tak? Nic tam nie będzie. To się nie wypada z łaski. Co dalej? Bardzo ważne, że trwanie w wierze. Trwamy w wierze. Czyli my nie podważamy na jedną mikrosekundę w ogóle tego, kim jest Bóg, kim my jesteśmy w Bogu, że posiadamy władzę w ogóle i tak dalej. To nie wolno nam tego. Cokolwiek by się nie działo w swoim życiu. Pamiętaj, nie zadajesz pytań, a dlaczego Boże to przyszło, a co się stało, automuchę przejechało. Normalnie żyjesz na terenie wojennym. Dlaczego diabeł? A pastorze, bo diabeł do mnie przed. Ja mówię, no ale to co się dziwisz? No żyjemy na wspólnym terenie, jesteśmy na ziemi. Żyjesz na ziemi ty i żyje na ziemi masa demonów. No to w ogóle przenikamy nasze środowiska, tak? Rozumiesz? Przenikamy nasze środowiska. My się w ogóle mieszamy, tak? I ty. A dlaczego on do mnie przyszedł? A gdzie ten Chrystus? Ja mnie w niebie siedzę. Jak to w niebie? Ja mówię, że to wróci kiedyś. A dzisiaj, mówię, Duch Święty, który jest w tobie, absolutnie cię uzdolnił do tego, żebyś każdą opresję odepchnął. No i co? Ostatnia rzecz. Nie gloryfikujemy szatana przez ogłaszanie, jak bardzo on nas atakuje. Zaprzestańcie takich rzeczy. W ogóle nie dziel się tym, bo ktoś tam przyznał, co tam u ciebie, no jestem atakowany przez diabła, diabeł mnie atakuje. Czy w ogóle ty wiesz, że ty nadajesz? Musimy? My musimy nadajesz. Ty w ogóle w tym momencie twoje słowa w duchowej rzeczywistości brzmią w ten sposób. Szatan jest moim panem. No tak ogłosimy. No szatan jest twoim panem. Naprawdę ludzie istnieje prawo przyciągania, słowo honoru. Prawo przyciągania. Wszystko, co ci się w życiu do tej pory przydarzyło, jest sumą tego, co powstało w twojej głowie, co zacząłeś rozważać, a w konsekwencji później świadomie lub nieświadomie ogłaszać. I dobre i złe. Jesteś sumą tego. To nikt nie jest, czy ktoś w to wierzy, ktoś w to nie wie, tak ma. Także nie gloryfikujemy diabła, my nie mówimy, jaki on jest. Zwykła menda społeczna, tak go traktujemy, takie podejście do niego mamy, czy to jest nasze osobiste, czy to gdzieś tam jakieś inne, to tak to traktujemy. No tak, no takie coś. Się na salonach nie gloryfikuje takiego kogoś. I teraz sprawy techniczne, kilka spraw technicznych. Rozeznanie. Jak my rozeznajemy? A może inaczej ja zrobię? Ja to powiem za chwilę, a teraz, bo ja powiem o tym, kiedy zaraz zacznę mówić o uwalnianiu. Pytania takie, które są przeważnie stawiane i które chciałbym, żebyście umieli odpowiadać też innym ludziom, którzy będą z wami rozmawiać na takie tematy. Czy chrześcijanin może mieć demona? Oczywiście może mieć demona. Każdy człowiek, który naucza inaczej, jest zwiedziony. I każdy, kto uważa inaczej, jest zwiedziony. Obojętnie kto to jest. Może mieć chrześcijanin demona, może mieć mnóstwo demonów. Mogą w nim mieszkać albo go odwiedzać. Po prostu. Ponieważ demony zajmują przestrzeń psychofizyczności, w której to przestrzeni nie mieszka Bóg. Bóg nie mieszka w naszej psychice i Bóg nie mieszka w naszej fizyczności. Bóg mieszka w twoim duchu. Diabeł
Żaden demon nie może zająć Twojego ducha. Bo zajęcie ducha przez demona nazywa się opętaniem. Opętani nie mogą być narodzeni z Bożego Ducha ludzie, ponieważ w duchu naszym mieszka Duch Święty i nie ma tam miejsca dla kogokolwiek innego. Ale chrześcijanin może być zdemonizowany do szpiku kości, tak, że może wylądować w szpitalu psychiatrycznym i nie wiedzieć, gdzie jest wtorek, a gdzie środa. I cały czas być narodzonym z Bożego Ducha, ponieważ otworzył się na siły demoniczne i koniec, kropka. A więc chrześcijanin może mieć demona, czy też demony. Natomiast nie może być opętany, czyli nie może być demona w jego duchu, bo wtedy nie byłby chrześcijaninem. Drugie pytanie, czy za każdą chorobą stoi demon? Odpowiedź jest taka, że bezpośrednio, niekoniecznie. Natomiast mniej więcej 60% chorób jest powodowanych przez demony obecnie. Nie? Większość rak nowotworów, w zasadzie można powiedzieć 99% jest natury demonicznej. Większość chorób związanych z chorobami stawów jest natury demonicznej na przykład. Ale nie każdą chorobę powoduje demon. Czy rozmawiać z demonem? Z demonem nie rozmawiamy zasadniczo, bo nie ma oczu. Ponieważ kłamie zawsze. Nawet jeśli demon mówi jakieś fakty, które są prawdziwe, to i tak kłamie. Bo jest to używane przez niego w tym celu, aby cię w jakiś sposób zwieść, w jakiś sposób okłamać, w coś cię tam wprowadzić, tak jak ktoś powie prawdziwego. Ponieważ one mają wgląd w różne rzeczy, to się tam przenika, ja teraz nie chcę o tym mówić. Nie mam na to czasu, natomiast one mają szerokie wglądy w różne rzeczy, demony. Szerokie wglądy. Przede wszystkim dlatego, że one żyją bardzo, bardzo długo, tak? Wiesz, ty żyjesz tyle lat, ile żyjesz. Nawrócony jesteś krócej. A teraz wyobraź sobie, że masz kontakt z demonem, tak, który żyje w ogóle miliard lat. Czujesz klimacik i przyszedł do ciebie właśnie. I on wie, co się działo za króla Kazimierza, albo na przykład siedział w jego gębku. Tak? Siedział w gębku króla Kazimierza w ogóle. I on przychodzi do twojego życia. Rozumiesz, jak on ma wiedzę? Po prostu. Dwa, obcując z masami ludzi przez masy lat, tak, szczególnie te byty demoniczne wyższe, one tak świetnie znają mechanizmy psychiczne u ludzi, że się w pale nie mieści. Czy w ogóle wie, ktoś jest rozkapryszony, czy zezłoszczony, to w ogóle dla demona to jest w ogóle czytelne, wie. No bardzo, to się po zachowaniach, ale po zachowaniach. Zachowania znają, więcej, znają kultury, w których żyją, wiecie. Zazwyczaj one są przyporządkowane do kultur. To nie jest coś takiego, że demony, które żyją w naszej kulturze, to są te same, co żyją tam w Afryce. No nie te same, to inne. W ogóle inne rzeczy tam są. Ostatnio mieliśmy takiego znajomego w kościele, tego ewangelistę. Tam się, być może tam zaczyna kroić taka praca misyjna większa. Z Afryki człowiek. I on tam pojechał, poleciał jakiś czas temu. Wziął ze sobą, on z Holandii jest. On jest. Mieszka w Holandii. Jest w kościele w Holandii. I wziął takiego jednego człowieka z Holandii tam z kościoła. Nie z tego naszego kościoła z innego. I poleciał sobie tam do Afryki i powiedział do niego, mówi, słuchaj, tutaj naprawdę są inne demony niż w Holandii. Mówi do niego, pierwsza prośba. Nie wdajesz się w dziwaczne rozważania teologiczne. Jak będziesz widział gdzieś czarownika, nie dyskutujesz z czarownikiem. No nie, czarownik. Mówi, to nie Holandia, tam naprawdę są czarownicy. Oni robią spotkania na ulicach, w ogóle w imieniu swoich bogów głoszą. I człowieku to mówi, rozumiem, my nie wdawaj się. Nie posłucha. Trafił na czarownika i zaczął coś tam się mądrzyć do niego. O, to w imieniu Jezusa, wiesz. Czarownik spojrzał. Parę razy machnął ręką, powiedział mu parę rzeczy, facet przestał mówić, ręce mu się w pięści zacisnęły. Koniec. Do hotelu wrócił.
mówi, mówiłem ci, to ty nienormalny jesteś. Przyjechałeś, żeby coś zobaczyć, czegoś się nauczyć, coś żeś zrobił. Rozumiesz? Do końca, tam jeszcze chyba były dwa dni, nie mówił i mu się ręce nie wyprostowywały. Dopiero jak przylecieli do Holandii, on mówi, wziąłem go zaraz z lotniska, mówi, uwolniłem go od demonów, w Holandii go puściło dopiero. No w ogóle rozumiesz, to jest... Czy to mu się musiało przytrafić? Nie musiało, no był nieposłuszny, nie słuchał, czy nie rozmawia z czarownikiem. Z czarownikiem się jedzie jak z dziką świnią. No gdzie z czarownikiem rozmawiać? To nie tak działa. Misjonarka jedna poleciała do Afryki, zaczęła głosić Ewangelię, przyszła do jednej wioski, przyszła do Rady Starszych, mówi, że jest tutaj tą chrześcijanką, chce głosić. I oni, no dobrze, zgodzimy się, ale musimy zapytać, mówi naszego szamana. I szaman przyszedł i mówi tak. Dobrze, będziesz głosiła, ale jutro najpierw przed twoim głoszeniem mówi, sprawdzimy jaką ty masz moc i sprawdzimy jaką ja mam. I przed spotkaniem, przed głoszeniem Ewangelii przez nią, wioska cała siedzi, wyobraź sobie, ona przychodzi, a on pro ciebie zaczął się modlić, tam po swojemu się uniósł w górę. I zawsze tłumacza na ziemię. A ona mówi, w ogóle wiesz, nogi jej się ukierują. No sprawdźmy moc. To nie są... Wiesz, w Polsce najsilniejszy demon to jest odrzucenie. Tak? To jest najsilniejszy demon, jaki istnieje w tym kraju. Drugi demon, który istnieje w tym kraju pod względem siły, to jest nieprzekroczenie. No ale się ludzie nie podnoszą pół metra na ziemię. Tak? Ale wiecie, co zrobiła? Ona wiedziała, co to znaczy być blisko Boga. Tak? Natychmiast związała demona. Ja w imieniu Jezusa, diabeł przeklinam cię, równo o ziemię. Jak szaman spadł, tak? Wszyscy zaczęli jej słuchać. Moc. Ona się nie musiała podnieść do góry. Ona się nie podniosła do góry. Ona przekleła demoniczną siłę, która podniosła jego. Tak? Czy z demonami nie gada? Dalej. Dalsze następne pytanie. Czy diabeł wie, co robimy? No nie zawsze. Jeszcze raz mówię, nie jest wszechwiedzący, nie jest wszędzie obecny. Nie traktujmy go w ten sposób, bo w ten sposób to my mu nadajemy siłę. Tak? Nadajemy mu w ten sposób siłę. Diabeł mnie ściga. No mnie nie ściga. No nie w ogóle diabeł mnie ściga. Osobiście uważam, że diabeł ma rozwolnienie, kiedy o mnie myśli. Takie ja mam zdanie na ten temat. Że kiedy po prostu mu się mój PESEL pojawia przed oczyma, rozumiecie? To teraz jest rozwolnienie. Mówię, oho! Jest! Co wierzy bardziej temu, który umarł na krzyżu, niż temu, co widzi do niego oczy. A więc nie robimy w ten sposób, nie nadajemy diabłu wielkiej rany. Nie. Czy diabeł wie, co myślimy? No oczywiście, że wie. Diabeł. Żaden demon nie ma dostępu do twoich myśli. On jest w stanie tak zakręcić różne sytuacje, że ty zaczniesz myśleć tym, co on chce. I wtedy on w ten sposób działa, ale on nie może ci zajrzeć w głowę. No na litość boską, ludzie, my byśmy mieli potworne tarapaty, jakby nam diabeł mógł w głowę zajrzeć. Tylko Bóg i ty znasz myśli swoje. Czasami ktoś, kto ma słowo wiedzy, może znać jakąś myśl twoją. Ale zasadniczo tak nie, to tak nie ma. Pytanie następne. Czy mamy władzę nad drugim człowiekiem? Niekoniecznie. Zależy nad kim. To jest kwestia autorytetu. Im dalej od nas, tym mniejsza władza nasza. W twoim życiu masz władzę nad wszelką opresją demoniczną w 100%. Krótko powiedziawszy, w twoim osobistym życiu diabeł nic nie zrobi, jeśli mu na to nie pozwoli. A w ogóle nic. Nie smyrnie cię nawet. Ale im dalej od twojej osoby, tym władza się zmniejsza. Kiedy masz dzieci, kiedy są malutkie, masz władzę w zasadzie absolutną.
Im dzieci bardziej dorastają, twoja władza słabnie. Po prostu. Kiedy dzieci są dorosłe, myślą samodzielnie, przestajesz mieć władzę nad nimi. W ogóle. Tak jak nad obcym człowiekiem. Znaczy, one ci udzielą władzy. One. Czy przyjdą i one ci władzy udzielą. Po prostu. Będą mówić, my chcemy, że... jeśli jesteś właścicielem firmy, masz władzę nad ludźmi na pułapie w ogóle zawodowym. Czyli tak naprawdę to jest bardzo różnie. Ale nie ma czegoś takiego, że po prostu bez woli drugiego człowieka ty na przykład powiążesz demony. Inaczej, że go uwolnisz od demonu. Takiego czegoś nie ma. Nie możesz uwolnić człowieka na przykład, jeżeli on nie chce. Lester Samuel kiedyś był na Filipinach. Zaprosiła go taka siostra w Chrystusie tam ze zboru. Mówi, bracie, przyjdź do mnie do domu, mój mąż jest zdemonizowany, chciałbym, żebyś go uwolnił. Usiedli razem do stołu i mąż mówi, tak, no ja jestem wyznawcą takich i takich bóstw. Mówi, wierzę w to, w tamto. A Samuel mówi, jeżeli chcesz, to przyprowadzę cię do Jezusa i uwolnię cię. A on mówi, ja nie chcę. Moja żona wierzy w Jezusa, ja nie wierzę w Jezusa. Ja wierzę w to i tamto. Mówi, te duchy, i on wcale się nie przystoi normalnie, ale mówi, te duchy do mnie mówią, co mam, jak mam żyć, co mam robić, podpowiadają mi, uczą mnie, torują mi drogę. Ja się nie chcę związać. A ona wiesz, patrzy, ona wreszcie raz lezę zupę. Ja mówi, no ale to co kochana, on zrobi, on lubi swoje demony. No, ale... Możesz związać demona, kiedy on z drugim człowiekiem, kiedy on do mnie przeszkadza. Ale nie możesz człowieka uwolnić, że on nie chce. No mnie raz ludzie przychodzą i mówią, czy można tutaj, mówi, wyrzucić demona, mówi, bo sąsiad pije, bo tamto. Ja mówię, ale to co mam zrobić? Ja mam wyrzucić demona z swojego sąsiada? Przecież sąsiad lubi swoje demony. Ty musisz wziąć autorytet, tak, nad tymi demonami, bo one tobie nie szkodzi. A sąsiad będzie dalej. Czy one nie odejdą od niego? One mają tobie nie szkodzić. Tobie. Ja biorę autorytet nad środowiskiem, w którym żyję, tak, żebym ja tam żył bezpiecznie i dostępnie. Mnie nie interesuje uwalnianie ludzi, którzy nie chcą być wolni. Mnie interesuje, żeby demony, które są w nich, nie dotykały mnie. Mnie. One nie dotkną mnie, nie dotkną mojej rodziny. Tak? Ale jego. Jak on będzie chciał być wolny, mu pomogę, ale nie będzie chciał absolutnie. Demony są związane z decyzjami ludzi. I nie można w ten sposób wpłynąć na demony, że je powyrzucamy z innych ludzi bez ich zgody. Powiązać tak. I to też na krótką chwilę. Na krótką chwilę. Często związuję demony nad kimś, głoszę mu Ewangelię, tak? One są w tym momencie nieaktywne. Człowiek przyjmuje Ewangelię, ale one do niego potem wracają. Tylko co ja zrobiłem? Zasiałem słowo. Ja już włożyłem ziarenko do środka. Podniosłem kopułkę, włożyłem słowo, tak? Odszedłem, kopułka opadła, ale słowo jest w środku. Już zrobiłem to, co trzeba. Głoszę komuś, mówię o Jezusie, ona mnie o Maryi. Ja o Jezusie, ona drugi raz o Maryi. Ja o Jezusie, ona o Maryi. Mówię, w imieniu Jezusa, demoniczna siło kultu maryjnego, milcz! Mówię, czy Pani słyszy, co to Pani? Mówię. Więc jesteśmy w jednym miejscu, babka tam szła. Rano szli ludzie do tego kościoła, do lata temu. I była taka kobieta, która wyszła z kasyna właśnie, załamana, przegrała wszystko, tylko i działka została. Działka taka rekreacyjna. No, on przegrała w kasynie wszystko, słuchajcie, spłukana wychodziła. Ludzie szli do kościoła, ogarnęli ją do kościoła. Siedzi w tym kościele, pamiętam po nabożeństwie, tam jesteśmy w tym kościele, zaczynam z nią rozmawiać i mówię do niej w ogóle, czy chcesz oddać Jezusowi? Ona mówi, ale ja znam Jezusa, mówi w tym domu, mówi, tyle miałam jego obrazków, mówi, tutaj też mam na działce. Ja mówię, czy ty znasz Jezusa? A ona mówi, no tak, mówi, i o obrazach mi opowiada, ja o Jezusie, a ona mi o obrazach, tak? A tam ludzie siedzą, czyli przekonują, mówię, wreszcie mówię, w imieniu Jezusa, Duchu Bogu, walczy, bić! Mówię, czy znasz Jezusa? On mówi, chce go poznać. Oddałeś się Jezusowi tam. Rozumiesz, bo to tak działa. Ale nie w ten sposób, że człowiek zostaje całkowicie uwolniony wtedy, kiedy ty sobie tego życzysz. On musi tego sobie życzyć. Dalej.
czy wygoniony demon wraca. Tak zazwyczaj. Rzadko się zdarza, żeby nie wracał. To jest rzadkość. Musi być albo bardzo głupi, albo bardzo słaby, tak? Albo się musi poważnie wystraszyć. Wtedy nie wróci. Ile mamy władzy, aby przeciwstawiać się diabłu? Jak powiedziałem, w swoim życiu do oporu, im dalej od naszego życia nasza władza zaczyna się zmniejszać. Kwestia autorytetu. Dalej, jak usługiwać chorym psychicznie? Trzeba zrozumieć, że to jest rzecz dwojaka, że choroba psychiczna, nie każda jest natury demonicznej. Nie każda. To nie ma tak, że każda. Są choroby psychiczne natury fizjologicznej. Są to choroby, które są w wyniku zniszczeń mózgu, różnych chemicznych, zachwiania bilansów chemicznych różnych. Ja coraz więcej ostatnio zauważam, że ludzie w kościołach mają chore mózgi. Chore mózgi. To jest temat rzeka. Ja teraz o tym nie będę mówił, bo często potem przychodzą demoniczne siły. Że choroba psychiczna jest najpierw, potem się pojawiają demoniczne siły. Ale gro chorób psychicznych jest spowodowana przez demony również. Więc trzeba rozeznania duchowego. To już wam nikt nie pomoże w tym. To jest kwestia rozeznań duchowych. Chodzenia z Bogiem, uwalniania darów duchowych. I teraz natomiast trzeba to rozumieć, że z chorobami psychicznymi jest tak, że musisz łączyć uwalnianie od demonów, tak, z wyprowadzaniem człowieka z jego zaburzeń. Tak? To się łączy. Temat uwalniania łączy się z jakąś tam formą terapeutyczną. Czasami jest tak, że natychmiast minie choroba psychiczna, czasami jest tak, że wcale nie. Dalej. Czy nałogi są demoniczne? Zasadniczo za każdym nałogiem stoi demon. Ale to nie oznacza, że demon zaczął ten nałóg. Zaczyna się bez demona. Palimy papieroski na początku bez demona. Potem przychodzi demon. Przez wiele lat czasem nie przychodzi. A potem przychodzi i się rozsiada. Jest się coś stymulowany. Czy możemy demony związywać na odległość? Tak jak najbardziej. Tak. Masz w zasadzie nieograniczoną władzę, jeżeli chodzi o odległość. To jest kwestia twojej wiary, twojego prowadzenia. Na ile trzeba być gotowym, żeby je wyrzucać? W zasadzie w ogóle nie musisz być gotowy. Powiem inaczej, jesteś gotowy od początku. Oczywiście brak poznania powoduje, że ludzie tego nie robią, ale zasadniczo od początku, od kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, to jest czynna jednostka bojowa i diabeł się ciebie boi. Po prostu. Czy demona można zobaczyć? Tak, bywa, że go można zobaczyć, że są materializacje demoniczne. Można go zobaczyć w wizjach, oczywiście, za pomocą darów duchowych, oczywiście, ale też bywa, że one się w pewien sposób materializują. To nie jest ta materializacja na zasadach takich, że one mogą w ciele zafunkcjonować w ciele. Takim, że sobie ciało wytworzą, nie wytworzą. One ciała nie wytworzą. Z aniołami, którzy nie zbuntowali się, jest nieco inaczej. Czasami bywa. I w ostatnich czasach to jest w ogóle ciekawe, bo to się zdarza coraz częściej, że aniołowie Boga objawiają się w ciałach. Że rozmawiasz z kimś i raptem potem zniknie. Mieliśmy dużo takich informacji, że były ingerencje anielskie. No po prostu rozmawiasz, odwróciłeś się, tylko nie ma. Wsiąk. A normalnym człowiekiem to będzie. To ci anioł usługiwał, nie? Kiedyś mój znajomy, to była ciekawa historia właśnie. Borykam się z pewnym problemem, problemem władzy. Jaką on władzę ma w Chrystusie? I on nie mógł tego problemu, przez zieloną wątkowy kościół miał zrytą głowę. I tak sobie chodził i tak sobie rozważał. Myślał i do apteki poszedł. I stoi w aptece. I jak wszedł do apteki, tuż przed nim wszedł niezbyt wysoki, bardzo dobrze ubrany pan, taki po 70 mniej więcej. Czapeczka w ogóle, taki, jak, że tak powiem, jak angielski gentleman w cudzysłowie, nie? Zadbany. I przed nim w tej aptece ustał. Przed nim, no nie? I on podchodzi do okienka, ten stoi za nim i on podaje jakąś receptę tej pani, ta pani szykuje, a ten pan mówi tak, wie pani co?
Nie wiem, czy Pani wie, to teraz dykarki, a ten stoi za nim. Nie wiem, czy Pani wie, jak funkcjonuje generał. Nie wiem, czy Pani wie, jak wygląda sprawowanie władzy przez generała. I zaczyna jej opowiadać, tej Pani. A ona mu tam szykuje te leki o generale. A ten mój znajomy stoi, w ogóle wiesz, stoi i mówi, topnieje za nim, mówi, wiesz. I w ogóle wiem, że mówi do mnie Bóg. Kupił te leki. Wyszedł ten pan. Ten natychmiast, zanim wyszedł, facet zniknął. W ciemno. On mówi, ja go do ciemno przed oczyma. Drugi raz miał podobną sytuację na plaży. Facet wie, jogging ku prawie po prostu. On stał i rozmyślał coś. Facet do niego podbiegł. Plaża, jesień nad morzem, bo on nad morzem mieszka. Podbiegł do niego, odpowiedział mu na wszystkie pytania, tak? Ten otworzył buzię. Ten zaczął biec dalej i w pewnym momencie zniknął coś. Na plaży, nad morzem, na drzew nie ma. Ale demony tak nie mogą zrobić. Nie mogą też tak zrobić zbuntowani aniołowie. Ale mogą przybierać pewne postacie. Nie umiem tego powiedzieć. Można je zobaczyć czasami. Czasami demona. Można go poczuć fizycznie. Można poczuć jego zapach. Na przykład wielokrotnie już to zobaczyłem, że kiedy są demony, które są związane z homoseksualizmem, śmierdzą. Zapach, który wydzielają, to jest fizyczny zapach, bardzo często, nie zawsze, ale kilka razy się spotkałem, jak chlorowodór. Zapach chlorowodóru. Tak jak ze starego jajka. Jajko, jak bóg z bóg. Myślę, jak z bóg zbijasz. Następne pytanie, czy demony są w kościele? Jak najbardziej. Kościoły są pełne demonicznością. Demony się bardzo dobrze czują. Bardzo dobrze. Kościoły to są w ogóle takie miejsca bardzo przyjazne bytom demonicznym. Uważam, że w kościołach demonów jest więcej niż w innych instytucjach podobnych tego rodzaju. Dlaczego? Dlatego, że w kościołach na jednym miejscu zbiera się masa ludzi, która jest zaburzona i otwarta duchowo. Nigdzie się tyle osób nie zbiera w jednym miejscu, jednorazowo, jak w kościołach, szeroko pojętych kościołach. Ludzi zaburzonych i otwartych duchowo. Takiego czegoś nie ma. Kościół to jest mega miejsce dla demonów. No i dalej, co zrobić, jeśli człowiek uwalniany szaleje? To jest bardzo też ważne, żeby zawsze, kiedy uwalniamy człowieka, żeby być z kimś, żeby nie robić tego samemu. Ja o tym będę więcej mówił, ale ważną rzeczą jest, żeby o tym pamiętać, bo sobie samemu można często nie poradzić. Tak? Ja pamiętam kiedyś Duch Święty mi objawił imię takiego demona, którego wpływem był, że to nawet nie było imię demona, to było imię zwierzchności, która tym demonem rządziła. I ja na spotkaniu powiedziałem, mówię, ty duchu, który nazywasz się taki, tak powiedziałem w rodzinie. Od razu mi wywalił z głowy, od razu dostałem z głowy od tego gościa. Rzucili się tam na niego, a ja wiedziałem, co mam robić dalej, bo tam niepotrzebnie rzucili na niego w ogóle. Nie mogli. No ale rzucili się, to tylko rozsierdzili w ogóle tego ducha. No i tam dym straszny. Agata podeszła, ugryzł ją łydkę. Ten tam człowieku chłopak. Znaczy on w konsekwencji został uwolniony. Nie? Ale no, trzeba być mądrym. Szczególnie kobiety, które mogą być słabsze fizycznie, bo trudno. Rozumiesz? Dobrze.